Janusz i Grażynka w RMF FM. Nie, kota karmię sama. Nie, zakupy robimy razem z mężem w sklepie niemieckiej sieci, ale tylko z wyprzedaży, więc się nie liczy. Nie, 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 skąd, a gdzie tam? Służby nie mamy, ale jesteśmy szczęśliwymi pensjonariuszami tego pięknego kraju. Dziękuję. Bardzo dziękuję za rozmowę. Z kim ty tak dziwnie gadałaś, Graża? Słyszysz, jak mnie umęczyli mnie tym wywiadem, słuchaj. No, wiesz, nie ukrywam, że z pewnym obrzedzeniem jednak musiałam udzielić wywiadu gazecie. Tej gazecie oczywiście. Bo do mnie zadzwonił brat wielkiego brata. I jako bliska współpracowniczka, no, musiałam się wypowiedzieć. Janusz! Aha, prezesa tele... Ale jak to było, Grażyna? Bo ja czytałem, że ochrona karmiła mu kota i robiła zakupy żonie. Janusz, i co was tak zdziwiło? To przecież mogło być gorzej, no nie? No. Mogli karmić żonę i robić zakupy kotu. Dopiero byłyby w gazetach tytuły. A wy, Grażyna, nie wiedzieliście o tym, że on tak... No co ty, Janusz? Ty, my nic nie wiedzieliśmy. No przecież jak prezes się dowiedział, to od razu do niego poleciał, jak stał w kalesonach, słuchaj, i z przysmakami dla kota w ręku. Opieprzyć? Nie, zobaczyć kota. Ta, dać takiemu dzbanowi służbową limuzynę, to po chodnikach będzie jeździł. No, o kim ty mówisz teraz? Dać dzbanowi ochroniarzy, to po czekoladki będzie ich wysyłał. No, dzbanowi dać służbową kasę, to fajki będzie nią przypalał. Tacy bogaci, a wstydu za grosz nie mają, za grosz. Ale, jak mówi poeta, kto się urodził jako świnia, nie umrze jako słowik. Janusz. Ty mi zaimputowałeś. Ja w ogóle nie miałam pojęcia, że ty wiersz znasz jakiś. Ale to wszystko zostało wyssane z brudnego opozycyjnego palucha. Janusz, czemu ty łykasz takie pierdy? Ci ochroniarze wszystko odwołali. Odwołali, bo głowę konia znaleźli w łóżku. Tak zwaną propozycję nie do odrzucenia. To ci coś powiem. No dobra. Janusz, bo mi prezes mówił, że być może to jest tak, że jemu, temu onemu, co to o nim mówimy, to mu te filmy za dobrze siadły. Hollywoodzkie. Hollywoodzkie. Zwłaszcza ten Bodyguard, wiesz? Bo on powiedział, że on już od dawna zauważy, mój prezes, że ten się zachowuje jak jakaś Whitney Houston, cytuję. A ochroniarzy to ma za Kevina Costnera, być może, i dlatego to tak głupio wyszło. Może, może, ale po czekoladki grom wysyłać. Hello! No tak mi jakoś weszło. A co? Jak pizzę wozili do wioski i hamburgery do pociągów przywozili, to było cacy. To byli grzeczni chłopcy z gromu. Kochani i usłużni, tak? Przecież on nie ma czasu na zakupy i takie tam pierdoły. Przecież Whitney Houston razem z panem prezesem trzymają ten kraj w kupie, stary, no. O! Sam bym tego, Grażyna, lepiej nie ujął. Trzymają kraj w kupie. Ja, no tak. Czy ty możesz powiedzieć temu drągalowi w kuchni z gromu, żeby on mi tak nie gniótł tego ciasta na moje pierniczki, bo mi przecież tam nic nie wyjdzie. Samą mu powiem. Ja się go wstydzę. Panie! Nie gnieść tak mocno tego ciasta. Na te pierniczki. No, na te pierniczki. Ale że my będziemy mieć służbę.